Cześć! Z tej strony Ania. Z tej strony Tomek. Dzisiaj w cyklu Diabetyk dla diabetyka pokażemy Wam, jak działa podciśnieniowy nakuwacz Gentil. Na naszym kanale zamieściliśmy już film, w którym zobaczycie, co dokładnie wchodzi w skład nakuwacza Gentil. Natomiast dziś, tak jak już wspomniała Ania, chcielibyśmy Wam pokazać, jak z niego korzystać. Ponieważ zapewne Wasze dłonie, palce są już zmęczone od ciągłego nakuwania tradycyjnym nakuwaczem, dziś chcielibyśmy Wam pokazać, w jaki sposób bezpośrednio z dłoni możecie pobrać taką kroplę krwi. Tylko tak jak wspomnieliśmy też w poprzednim filmie, nie ograniczamy się tutaj do jednego miejsca. Ważne jest tylko, żeby to było miejsce, w którym nakuwacz będzie dobrze przylegał, nakuwacz, a dokładnie nakładka, będzie dobrze przylegała do miejsca, z którego chcemy taką krew pobrać. Tak, zaczynamy od tego, że dobrze jest wymaszcować to miejsce, czyli z którego my się będzie. Zdecydujemy tutaj. Jeżeli mamy możliwość, dobrze jest umyć. Należy też zdezynfekować. W przypadku, w którym dezynfekujemy, pamiętajmy albo czekać chwilę na to, aby dokładnie alkohol, który jest zawarty w gazikach, nam po prostu odparował, ponieważ może on wpłynąć negatywnie na wynik przedstawionej na glukometrze glikami. Tak, dlatego tak ważne jest dobre oczyszczenie miejsca pobierania kropli krwi. Tak. W międzyczasie, jak Ania zacznie się przygotowywać, ja uruchomię już nasz glukometr. Tomasz już ma zdezynfekowane miejsce nakucia. Ja jeszcze tylko tak pokażę, jak należy trzymać nasz nakuwacz. A mianowicie tu mamy przycisk, który trzymamy, przyciskamy palcem i trzymamy jak długopis. Ważne jest to, aby trzymać dokładnie w ten sposób nakuwacz, z tego względu, że jeżeli byśmy zmienili jakkolwiek miejsce, to tłok, który za chwilkę zobaczycie, najprawdopodobniej uderzy Wam w dłoń. I tak, nakucie. Czyli po wciśnięciu przycisku nastąpiło uderzenie lancetem. Następnie tłok, który wyskoczył z tyłu, ma za zadanie rozpocząć wysysanie krwi z miejsca ukucia. Tak. Zaraz Państwo zobaczą, jak teraz ładuję. Jak uderzę tutaj, spróbuję nakuć Tomasza. Tłok nie będzie wychodził tak szybko, w związku z tym, że próżnia będzie się robiła powolutku. Ważnym elementem jest również to, żeby nie dociskać naszej nakładki za mocno. Ona ma ładnie przywierać do skóry, ale nie może być wciśnięta. Nastąpiło ukłucie, którego całkowicie nie czułem. Mniej więcej liczymy sobie teraz w głowie do 10 i w tym czasie powinna zacząć zbierać się kropla krwi. I tak jak widzicie, palec Ani cały czas jest na przycisku, natomiast tłoczek cały czas nie wystaje bardzo mocno. Nasza kropelka się już zbiera. Tak, teraz w momencie, w którym Ania puściła palec, wyskoczył tłok do końca i teraz możemy odciągnąć nakuwacz z miejsca ukucia. Mamy teraz gotową kroplę krwi, którą nakładamy na pasek testowy z glukometru, oczywiście po odpowiednim komunikacie. Nakładamy pasek. 5 sekund i mamy dokładnie odczyt. I mamy wynik glikami. Jeżeli kropla krwi okaże się za duża lub za mała, należy sprawdzić, czy wybrać sobie dokładną wielkość nakładek. Trzeba pamiętać, że im większa nakładka, tym kropla będzie mniejsza, a im mniejsza nakładka, tym kropla będzie większa. Więc należy odpowiednio dobrać sobie nakładkę. Jeżeli mimo zmiany nakładki masz problem z uzyskaniem odpowiedniej kropli krwi, upewnij się, że wykonujesz wszystkie czynności zgodnie z tym, co przed chwilą Ci zaprezentowaliśmy. Jeżeli wszystko robisz tak, jak zaprezentowaliśmy, jest jeszcze możliwość uczycia na tak zwane sucho samego nakuwacza. Tak, czyli bez lancetu. Wyjmujemy lancet ze środka. Należy pamiętać, że lancet należy zmienić każdorazowo, po każdym użyciu. Natomiast w miejscu, w którym mieliśmy pobraną wcześniej krew, bez lancetu, przykładamy dokładnie w tym samym miejscu i strzelamy. Wytwarza się próżnia i krew zostaje pobrana na nowo. Mamy nadzieję, że tym filmem pokazaliśmy Wam, jak przydatnym i niezbędnym w codziennym życiu jest korzystanie z nakuwacza Gentil.
Jeżeli mielibyście jakieś dodatkowe pytania, zadaj je oczywiście w komentarzu. Postaramy się odpowiedzieć na nie jak najszybciej. Pamiętaj również o zasubskrybowaniu naszego kanału, pozostawieniu łapki w górze. No i cóż. Cukru w zakresie. Do zobaczenia. Cześć, pa, hej.